Sponsorem programu jest PKN Orlen. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Aleksandra Schutenberg i zapraszam na kolejny odcinek programu Wyzwanie Mistrza, którego gościem jest piękny umysł polskiego sportu, który wracając ze swoich pierwszych Igrzysk Olimpijskich ze złotym medalem nie wiedział, czy miał więcej szczęścia czy rozumu. Moim dzisiejszym gościem jest mistrz olimpijski w sztafecie mieszanej 4x400 metrów Kajetan Duszyński. Cześć Kajetan. Cześć Ola. Hej. Jak to było? Więcej szczęścia czy rozumu? Już wiesz? Myślę, że więcej szczęścia. Na szczęście w bieganiu nie trzeba tyle myśleć, co w innych kwestiach życiowych, mojego życia, także myślę, że tam było potrzebne szczęście. Wiem, że lubisz wyzwania, bo inaczej by ciebie tutaj nie było, ale czy lubisz ryzyko? Oczywiście, że lubię ryzyko, bez tego się trochę nudzi w życiu. Myślę, że decydowanie się na sport jako ścieżkę życiową też jest mocno ryzykowne, więc dlatego tu stoję. Całe szczęście, bo dzisiaj będziesz balansował na granicy ryzyka. Ja sobie już się tego boję, mam nadzieję, że nie wprowadzę się w kontuzję. Nie, o to dbamy tutaj, tutaj zawsze bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Chwilę porozmawiamy i wrócimy w to miejsce, gdzie będzie czekać na ciebie wyzwanie. Super. Gotowy? Nie wiem się doczekać. Idziemy. Spotkaliśmy się jakieś 2 miesiące po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, to ty mówiłeś, że wciąż nie wierzysz w to, że wywalczyłeś złoty medal. A jak jest teraz, kiedy już tego czasu zdecydowanie więcej upłynęło? Zdecydowanie więcej, ale ja nadal się trzymam tego, co mówili mi inni mistrzowie olimpijscy czy medaliści olimpijscy, że to docenia człowiek po latach, głównie na sportowej emeryturze, bo jednak ten sukces się bardzo długo ciągnie. I ja cały czas przeżywam troszeczkę inaczej ten medal. Na razie to ja go czuję bardziej jako taki troszeczkę ciężar, bo jednak budzi to myśli u innych ludzi, że mam większe na sobie jakieś oczekiwania, tak? Że jednak muszę pokazywać formę cały czas. Aczkolwiek trenuję i przygotowuję mi się do tych kolejnych sezonów zupełnie inaczej, z pełną taką ulgą, z taką wolną głową. A jak się zmieniło twoje życie po wywalczeniu olimpijskiego złota? Na pewno musiałem zmienić priorytety. Myślę, że do tej pory zawsze miałem tak życie rozdzielone na pół, tak? Byłem związany z uczelnią bardzo mocno i chciałem właściwie Robisz doktorat, ścieżkę. Tak, ja robię doktorat dokładnie. I to z krystalografii, białek, biotechnologia, generalnie ta dziedzina i Politechnika Łódzka. Tak, tak, nauki o życiu, taka fizyka, chemia na Politechnice Łódzkiej. No i właśnie to było takim moim też oczkiem w głowie. Na razie musiałem troszeczkę to jakby spauzować tamten etap i skupić się głównie na sporcie, więc myślę, że to była taka największa zmiana. Ja tak trochę przeanalizowałam twoją tą sportową biografię i tak naprawdę przed złotym medalem Igrzysk Olimpijskich to były tylko 2 medale w sztafetach imprez juniorskich. I nagle, jak do tego doszło? Tak. Myślę, że to wszystko się zadziało tak naprawdę podczas tego ostatniego sezonu, gdzie naprawdę ten mój poziom sportowy bardzo wzrósł i nie tylko mój, tak? No bo czy Karol, czy Darek, czy reszta chłopaków również bardzo mocno zaprogresowała i pozwoliło nam to w ogóle na te igrzyska się dostać. Także tutaj... No i plus dziewczyny. No oczywiście, dziewczyny to nawet nie mówię, bo dziewczyny mają topowy poziom od paru lat i jakby one go naprawdę utrzymują, są niesamowite i cały czas się rozwijają na dobrej ścieżce, ale jednak wśród mężczyzn powiedzmy ten poziom miał taki od 3 lat, powiedzmy był troszeczkę niższy. I fajnie, że nam się udało właśnie dostać na te igrzyska, także myślę, że tutaj nie ma co mówić o szczęściu, tylko może szczęście jest w tym, że w dobrym czasie ludzie znaleźli się w dobrym treningu i z dobrą formą. Pochodzisz z Siemianowic Śląskich, gdzie jak rozpoczynałeś lekkoatletyczną karierę, to nawet nie było stadionu. Czytałam, że zacząłeś po prostu sam sobie chodzić biegać. Tak faktycznie było? Czy na WF-ie jakiś nauczyciel, ktoś cię zainteresował? Czy mówisz, nie, idę pobiegać i co dalej? Nie, właśnie dokładnie tak było, że po prostu
wychodziłem, pamiętam moje dzieciństwo w ten sposób, że zawsze lubiłem być aktywny, lubiłem bardzo grać w piłkę, nie wiem, jakąś dat podbudliwość czy nie, ale po prostu musiałem się zmęczyć i pamiętam, że wychodziłem sam sobie biegać do parku. To nie było jakieś długie rozbiegania, tak, ale to nie miało nic wspólnego z treningiem. Po prostu wychodziłem sobie pobiegać, aż się zmęczę. I pamiętam, że to weszło mi w taki nawyk, chyba w 6 klasie podstawówki i później już trafiłem do gimnazjum sportowego, gdzie faktycznie trafiłem pod ramiona swojego pierwszego trenera i jakoś już tam zacząłem się rozwijać jako sportowiec. Liceum też było sportowe? Nie, nie, z liceum kompletnie nie było sportowe. Właściwie tam ludzie, nauczyciele nie mieli za dużego kontaktu ze sportowcami. Ja troszeczkę tam przetarłem takie szlaki sportowe, należałem jakiś do prymusów. Ze zdaniem nie było problemu, ale wykładłem całą uwagę na sport i jednak dużo mnie to po prostu kosztowało wysiłku. Ogólnie pamiętam czas liceum jako chyba najbardziej wymagający czas w moim życiu, szczerze mówiąc. Twoje największe wyzwanie w życiu jak do tej pory? Chyba napisanie do mojej dziewczyny. Tam się najbardziej stresowałem. Pierwszy SMS. Tak, tak, dokładnie. I co? To jest ta dziewczyna. To była dobra decyzja, tak. I wszystko jest w porządku. Tak, jak najbardziej. I już się nie stresujesz. Już jestem chillowany. Całe szczęście. Jest coś, czego się obawiasz, bo już powoli zbliżamy się do tego, co cię czeka za moment. No, jak mi nie każesz śpiewać i tańczyć, to myślę, że dam radę. Dasz radę? Tak, myślę, że... Jak nie każe ci śpiewać albo tak, tańczyć? Tak, jak nie każesz, okej. Okej, okay. A jeszcze miałeś taki epizod z długimi włosami, to nic nie podśpiewywałeś w jakimś zespole rockowym? Nie, tylko może ci się nadaje. Może dlatego słucham jakiegoś medalu, bo tam często się bardziej krzyczy niż śpiewa. Chociaż ja bardziej takiego heavy, a nie death czy black. Aż tak to nie. Aż tak dobra, to, nie. To oto gadżet. Który Jejku. Będzie potrzebny, uważaj, dosyć ciężkie. Możesz zajrzeć do środka i spróbować oczywiście. Zgadnąć, co to jest, co to może być i z czym się będzie wiązało twoje zadanie. Ja chyba wiem, co to jest. No, pokaż, możesz wyjąć spokojnie i pokazać. Nie wiem, jak to dokładnie się nazywa, nie, czy gibon, tak? Czy taśma, na której się utrzymuje równowagę, tak? Tak, wy ponoć nie możecie następować na linię, prawda? W czasie biegu na 400 metrów. Nie jest to zalecane, oprócz prostej, tak? Na prostej jest to dozwolone, ale na wirażu lepiej nie. No to tym razem będziesz się musiał skupić na linię. Trener mi zawsze każe biegać po linii, także powinno być okej. Tak, ale wolę nie zapewniać nikogo. Zaraz się przekonamy. Oczywiście ta lina zawiśnie w powietrzu. Oj, no to już będzie, ale nie na jakichś budynkach. Nie, no to, tak to nie. Gotowy? Tak, jak najbardziej. No dobrze, to zapraszam na wyzwanie mistrza z Kajetanem Duszyńskim. Kajetanie, taśma uzupełniła naszą scenografię, ale jakie jest twoje wyzwanie? To przekażę ci instruktor Slackline, Paweł. Cześć, Paweł. Cześć. Cześć, Paweł. Co Kajetan będzie musiał zrobić? Twoje zadanie to przejść po taśmie Slackline od samego początku do końca naszego tutaj stanowiska. Jak to powinno wyglądać? Noga wzdłuż taśmy, ręce wysoko, okay. Wyprostowana sylwetka. Zobacz, wygląda to na bardzo proste. Jeszcze raz chodzić z salta. Bułka z masłem. Okay. Bez salta. I teraz tak, haczyk oczywiście. Na wykonanie zadania masz minutę. Jeżeli na przykład zejdziesz z liny, wracasz na początek i dalej to wykonujesz. Tak, masz więcej prób, ale musisz się zmieścić w minucie czasu. Dobra. Gotowy? Zmienię taktykę. Zapraszam. Bieganie. A zamierzasz pobiec, tak? Nie, może na razie zobaczmy, czy w ogóle... Od kiedy dotknę? No daj kawałek tutaj bliżej, Paweł zaczynał bliżej. Dobrze. Uwaga, ja mówię czas, start. Kajetan Duszyński, jego wyzwanie. Okej. Okay. Dwa jeden kroki pierwsze były. Jest nieźle. Pawle, jest nieźle? Jest idealnie, jak na pierwsze kroki. Jak baletnica prawie, a nie chciałeś tańczyć. Oby mój trener tego nie oglądał. Pawle, możesz komentować, podpowiadać. Ręce wyżej. Ręce wyżej i skup się na przestrzeni przed sobą. Patrz przed siebie. Teraz nie widzę, gdzie nogę kładę. Jeszcze spokojnie. Jest! Czy zaliczamy tą próbę? Nie, myślę, że moglibyśmy zaliczyć, ale dawaj, spróbuj jeszcze raz. Ostatnia próba. Masz jeszcze spokojnie.
Raz, dwa. Nie, jest. Nie. Dobra, no, dawaj, na ostatnią podam ci rękę. O. Ola, żeby nie bądź było. Moim oparciem. Będę mogę twoim oparciem. W ten sposób. Dzwoni, ale zrobimy to. Jest! Zaliczone! No. Fiona! Wyspa z budynku, no. Ale powiem ci, Pawle, mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz. O, tu jeszcze dzwoni. Że ta to była chyba przedostatnia próba bez mojego wsparcia, no ja bym to zaliczyła na 90%. Jak na pierwszą minutę treningu. Dobra, dzięki. A ja tylko pozdrawię Karola Zalewskiego, bo myślę, że on by tu przeszedł na rękach. Lubi to, robi takie to? Rzeczy. Tak, tak, tak. Ale ty nigdy nie próbowałeś tego do tej pory? Nie. Pierwszy raz coś takiego. Widziałem tylko filmiki, jak ludzie naprawdę... A tym ciszą i szanuję za to. Powiem ci tak, wielki szacunek, ja w życiu bym tego tak nie przeszła. No oczywiście Paweł wiesz, robi to lata. Tak. Także gratuluję. Dzięki. Moim dzięki. Zdaniem znane na 100%, Pawle? 90%. Akceptujemy. Tak. Akceptujemy, dobra, tak 3, jest. Studenckie. Kajetan Duszyński zaliczył wyzwanie mistrza. Paweł, instruktor slackline, pięknie dziękujemy. Aleksandra Schutenberg, ja również Państwu dziękuję. To był kolejny odcinek programu Wyzwanie Mistrza. Komentujcie i lajkujcie na mediach społecznościowych Polsatu Sport i Interi. No i co? I widzimy się za tydzień z kolejnym mistrzem albo mistrzynią. Do zobaczenia. Sponsorem programu był PKN Orlen.